Dawid, byłeś jednym z podopiecznych projektu. Ty też masz szansę. No i w końcu chyba dostałeś swoją szansę od GKS-u Tychy na zaprezentowanie swoich umiejętności. Tak, ty też masz szansę. Bardzo fajny projekt, który z roku na rok się coraz bardziej rozwija. No i wiadomo, bardzo dziękuję tu wszystkim w GKS-ie Tychy, że mi pozwolili na pokazanie siebie. No i zobaczymy. W ubiegłym roku byłeś na testach m.in. w Kotwicy, Kołobrzeg, Zagłębiu, Sosnowiec. Już od kilku miesięcy, od roku podjąłeś decyzję, żeby wrócić do Polski? W tamtym roku jeszcze tak nie byłem pewny tam na 100%, no ale tutaj się okazała taka sytuacja, że mogłem przyjechać na testy, no to zawsze mówiłem, że wolę spróbować i zobaczyć, no i się zdecydowałem, żeby zostać. W wieku 5 lat wyjechałeś do Anglii. Jak twoje życie tam wyglądało na miejscu? Czy widzisz duże różnice, jeśli chodzi na przykład o szkolenie pomiędzy Polską a Wielką Brytanią? No tak trochę było, trochę jest różnicy. Jak się tam mecze gra i takie tam, to jest trochę różnicy. W treningach mi się zdaje, że w Polsce więcej się dużo trenuje niż tam. No, tam jak jesteś tam w pierwszych tam dwóch, trzech ligach, no to jest tak, że dużo strasznie trenujesz, no ale potem jak schodzisz na niżej, to coraz mniej. No to tak jak tutaj w Tychach, no to dużo jest treningów, no i pozwala klub bardzo, żeby się rozwijać jako piłkarz. Dla chłopaka, który wyjeżdża w wieku 5 lat, to jest coś niezwykłego, coś trudnego, żeby tam się przyzwyczaić do życia, żeby poznać język i ludzi? Nie, dla mnie nie było w ogóle, bo od razu, jak wyjechałem tam, to od razu zacząłem do szkoły chodzić. No i, bo jak jesteś mały, to tak za bardzo nie patrzysz, no i bardzo szybko się nauczyłem języka, no i bardziej jest teraz trudniej do Polski wracać, się wszystkiego innego przyzwyczaić. Ale jak słyszymy, po polsku mówisz bardzo dobrze. W Anglii miałeś okazję często używać języka polskiego? Tak, wiadomo, z rodzicami na co dzień rozmawiam po polsku. No i z kolegami, dużo jest, mam kolegów Polaków, no to z nimi często rozmawiam. Jak to twoja przygoda z piłką wyglądała w Wielkiej Brytanii? Jak to wszystko się zaczęło i jak później kontynuowałeś tą karierę? Zaczęło się, jak miałem 7 lat, to tam jeden nauczyciel ze szkoły powiedział, żebym się zapisał do klubu obok, no i tak się zaczęło. No i potem ostatnio grałem w Maidenhead, tam W21 zazwyczaj, no i teraz w Tychach. No i na pewno nie miałeś problemów ze zdobywaniem bramek, bo ten licznik bramek całkiem imponujący. No tak jak wychodziło na sezon przed, no to strzeliłem 30 w 20 meczach. No i miejmy nadzieję, że jak najwięcej nastrzelam jeszcze w Polsce. Jak trener w Anglii ma do wyboru postawić na młodego Anglika czy na młodego Polaka, to kogo wybiera? Tam jest ciężko w ogóle, żeby jakiś młody, na przykład napastnik się wykazał. Bardziej wolę stawiać na takiego, który już ma dużo doświadczenia i takiego, ale to różnicy mi się zdaje, że nie robi, czy Polak, czy Anglik. Na której pozycji czujesz się najlepiej, w jakim ustawieniu, czy taka typowa dziewiątka, czy może zagrać na skrzydle za napastnikiem, jak to wygląda? Najlepiej mi się gra jako taka tradycyjna dziewiątka, no ale też lubię po piłkę schodzić, czyli też mogę grać jako dziesiątka. I ostatnie pytanie o Puchar Polski. W sobotę mecz z Puszczą Niepołomice. Wiemy, że w Anglii te rozgrywki pucharowe są niezwykle ważne. No tak, no i w Polsce też jest najważniejsze, żeby jak najdalej dojść, żeby zagrać z lepszymi klubami i się po prostu sprawdzić. Jak byłeś przez te kilka lat w Anglii, miałeś okazję, żeby być na meczu Premier League, zwiedzić te największe stadiony? Tak, jestem wielkim fanem Chelsea, no to co roku tam chodziłem i patrzyłem na Ligę Mistrzów, na Ligę Angielską, no i tak dalej.